36. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. To jest impreza, która ugruntowała swoją pozycję. Widać, jak wielkie jest zainteresowanie, jak bardzo skupia uwagę to ogromnej liczby osób. Wydarzenie, które rozgrywa się w ciągu tygodnia, kiedy dokonuje się podsumowanie dorobku polskiej kinematografii. To festiwal narodowy, czyli festiwal, na którym kinematografia danego kraju prezentuje to, co w niej najlepsze. Nie ulega wątpliwości, że każdy filmowiec w Polsce ma ambicje, czy powinien mieć ambicje, żeby w Gdyni się znaleźć, bo też nagrody przyznawane w Gdyni to najbardziej prestiżowe nagrody dotyczące polskiego filmu. To jest historia polskiego kina. Ci, którzy zdobywają złote lwy, srebrne lwy, ci, którzy prezentowali swoje filmy w Gdyni. Życie festiwalowe jest bardzo bogate, stąd też wiele spotkań, wydarzeń, w których w czasie festiwalu uczestniczę, nie zawsze pozwala to oglądać filmy, ale przezornie obejrzałem wszystkie filmy przed festiwalem, stąd też mogę uczestniczyć w licznych dyskusjach i debatach, mając swoje zdanie na temat tego, co tegoroczny festiwal zaproponował. Kiedyś było tak, że festiwal w Gdyni był po prostu przeglądem tego, co wyprodukowano, ale to nie było trudne w momencie, kiedy produkowano od kilkunastu do powiedzmy 20 paru czy 30 paru tytułów rocznie. W momencie, kiedy w Polsce powstaje ponad 40 filmów rocznie, okazało się, że właściwie nie ma możliwości zrealizowania tego typu przeglądu, dlatego że nikt po prostu tych filmów nie obejrzy. Nie mam wątpliwości, że miałem sporo szczęścia, trafiając na pewien specyficzny rok w polskim kinie. To był rok, w którym okazało się, że jest kilkanaście filmów, które można uznać za artystycznie spełnione, za udane. Na pewno widać to po zainteresowaniu ogromnej publiczności filmami konkursowymi, po tym, jak wielu ludzi przychodzi na spotkania nie tylko z mistrzami, którzy mają nazwiska przyciągające publiczność, ale również na warsztaty z cyklu, jak to się robi, z reżyserami średniego pokolenia. Zbyszek Cybulski prowadził jakąś grę z widzem. Co z tego? Wszyscy prawie zginęli. No inna sprawa, ale życie, bo fajnie. Najważniejszą funkcją festiwalu w Gdyni jest oczywiście promocja polskiego kina przed polskimi widzami. Myślę, że lepszą promocję polskiego kina mamy w momencie, kiedy w mediach ogólna opinia o festiwalu jest taka, że wprawdzie pokazano mniej filmów, ale były to filmy lepsze. Próbujemy zrealizować coś, co będzie miało bardzo dobrą nie tylko markę w sensie brandingu i medialnego i PR-owskiego efektu, ale też będzie miało jakąś wewnętrznie silną wiarę w to, że możemy coś wartościowego razem zrobić. Tegoroczny festiwal to dobry festiwal, nie tylko z powodu organizacji, ale także z powodu bardzo dobrych filmów, które mieliśmy okazję zobaczyć w trakcie festiwalu. Bo najważniejsze to to, by widzowie mogli zobaczyć dobre polskie kino. Na festiwalu polskich filmów fabularnych.